Konowski umieszcza Kreta w zespole do wymyślania pytań do twórców na Discordzie Wardęgi. Dis spotyka niemiłą niespodziankę obok swojego samochodu. Unboxal zaliczył bardzo interesujący debiut w swoim face-to-face na Fame MMA 13. A VIP Bros rozpoczynają rozrywkowy, ale dość kontrowersyjny projekt. Zaczynamy. Kolejny raz Dis i sprawa JD się niestety ponawia. Norbert w zeszły poniedziałek wrócił na miejsce parkingowe swojego samochodu i zobaczył ten napis. To jest moje auto? A taką niespodziankę zastałem przy miejscu parkingowym. No, jak na internetowy mem, to troszeczkę chyba za daleko, nie sądzicie? Jutro o 10 wyjeżdżam na miasto, do 18 mnie nie ma i do tej godziny ten napis ma zostać usunięty przez osoby, które go zrobiły. W innym razie będę dochodził, kto to zrobił, a jeżeli uda mi się dojść do tego, kto to zrobił, to ta osoba będzie miała strasznie przepierdolone. Więc lepiej usuńcie to sami. I na koniec powiem wam tak, ja jak kogoś nie lubię, to omijam tą osobę szerokim łukiem. Nie tracę na nią ani czasu, ani energii. Sprawa ignorowania natomiast wygląda troszeczkę inaczej, kiedy ktoś robi mi krzywdę. No bo jeżeli ktoś robi mi krzywdę, no to ja jestem taką osobą, że najczęściej oddaję, najczęściej ponoszą mnie emocje i najczęściej, przyznam się szczerze, oddaję zdecydowanie za mocno. Osobiście uważam, że w internecie swoją działalnością nie zrobiłem nikomu na tyle dużej krzywdy, żeby ktoś wyrządzał mi taką przykrość, no bo to kurwa przykre. Wracasz sobie na miejsce parkingowe i widzisz, że jest ono zniszczone, pomaziane i to jeszcze napisem, który jest gdzieś tam w ciebie wycelowany. Te osoby prawdopodobnie nie miałyby nigdy w życiu na tyle jaj i odwagi, żeby skonfrontować się ze mną albo podejść do mnie na tym parkingu i powiedzieć mi, co o mnie myślą. No ale tak, ściana nie odda. Ściana nie złapie cię za rękę. I nie możesz zrobić wszystko. Ja szczerze przyznam, że nie jestem fanem JD i uważam, że osoba, która zrobiła ten napis, mogła sobie tego oszczędzić. No ale z drugiej strony to nic nie zmienia. No Disowi może się to nie podobać, ale przecież ci ludzie i tak będą robili co chcą. A wydaje mi się, że nagrywając takie story, nie dość, że nie zmienia w ogóle tej całej sytuacji, to jeszcze daje im jeszcze większą atencję i może spłynąć na niego jeszcze większy hejt. On o tym powinien wiedzieć najlepiej, no ale może on widzi coś, czego ja nie widzę. VIP Bros, czyli osoby odpowiedzialne za ten podcast i znane z tego żartu, że otwierają partię polityczną, zaczynają nowy projekt rozrywkowy i co ważne, robią Daily. Całe przedsięwzięcie nosi nazwę SKTM i jest skrótem od synowie koleżanki twojej mamy. Pierwszym filmem była nagrywka z osobą, która wrzuca regularny content na Pornhuba, co jest mimo wszystko dość niespodziewanym pomysłem. W całym ich składzie do nagrywania jest Ludwiczek i to właśnie jego kocyk z Harry'ego Pottera został odebrany, aby przekazać go właśnie tej parze, z którym oni potem mieli nagrać film na Pornhuba. I to zrobili. Coś było robione z tym kocem, tak? Ja go odkładam na bok. W czwartek nagrali piosenkę, ale jest głównie o szczeniu do ust i kutasach, więc odpuszczę sobie wrzucania jej do tego filmu. Zresztą na ich głównym kanale VIP Bros zareklamowali ją w ten sposób, co może dawać do myślenia. Mi się ten klimat, który tworzą ich pierwszym filmem i tą piosenką średnio podoba, ale odbiorcy są różni. Face to Face Nitro i Unboxala. Słuchajcie, oglądałem to w nocy i zamurowało mnie troszeczkę. To było w czwartek, jest już poniedziałek. Dla wielu osób w komentarzach to była jedna z najbardziej niekomfortowych rzeczy, jakie oglądali. Unboxal strasznie się stresował. Zobaczcie sami tą najgłośniejszą sytuację z jego udziałem, a zaraz potem wypowiedź Nitro. Pamięć jest do wymiany. Ty dużo chyba ziółka tam popalałeś, nie? Mam kilku kolegów, dokładnie jeden do jeden. Nie wiedzą, co się dzieje dookoła nich. No, spalony mózg to jest, no, przepalone styki. To akurat ci współczuję trochę. Ty aż drżysz cały. Zrelaksuj się, wiesz. Takie ćwiczenia. To może odbierzmy telefon. Może odbierzmy. Halo, halo. Obrzydliwe zachowanie Nitro, skoro widzi, że Unboxal jest bardziej wrażliwy, to po co go tak dojeżdżać do końca? Są różni ludzie, nie wszyscy muszą robić dymu. Boxel dla mnie też słabe zachowanie, ci bardziej świadomi widzowie, mam nadzieję, że też ogłoszą swój przeciw na takie znęcaniem psychicznym. Nad takim znęcaniem. Aha. Ty, ale to on się mógł na różanie zapisać, nie? W czwartki, w kościele świętego Andrzeja w Zabrzu, na wolności. Nikt mu nie kazał iść do fejmu. Dużo osób zgadza się z Nitro, ale są też ludzie, którym Unboxala zrobiło się szkoda lub myślą i to, i to. Na czacie podczas samego live'a ktoś pisał, że to zachowanie Unboxala skojarzyło mu się z Olejnikiem. Sam nie wiem, jakbym zareagował na jego miejscu, mi jest mimo wszystko teraz łatwo przed kamerą mówić. No nigdy taka sytuacja w Fame nie miała miejsca, ale no może tam są ludzie o wyjątkowo silnej psychice, nie wiem. Z jednej strony walka teraz wzbudza większe zainteresowanie, no z drugiej strony Unboxal teraz otrzymał spory cios wizerunkowy. Ja szczerze po cichu liczę, że Unboxal wygra w dobrym stylu i nie ma to żadnego związku z Nitrem, myślę, że sami rozumiecie. Chcę, żeby się po prostu troszeczkę zrehabilizował. No bo sytuacja jest, wydaje mi się, troszeczkę ekstremalna. Boxdel wystartował z nowym projektem w postaci vlogów, teleturnieju z zawodnikami Fame MMA. W pierwszym jego filmie zagościł Japczan, materiał ma prawie 30 minut. W całym formacie chodzi o to, że zawodnicy podejmują się wyzwań, za które potem dostają punkty i ten, kto zbierze najwięcej punktów z teamu Boxdel, wygrywa 10 tysięcy. Jeżeli będziesz mieć najwięcej punktów z teamu Boxdel, to wygrywasz 10 tysięcy złotych. Zajebista sprawa, obejrzałem całość i jeżeli Boxdel dalej będzie to utrzymywał w tej formule, to wydaje mi się, że odbije się to mega pozytywnym echem. Ciekawy pomysł. Dobrze wykonane animacje i Japszan się turlał. Spokojnie, żebyś sobie przyjrzał. Dawaj, dawaj, cięższy. Hej! Dawaj, dawaj!
To nie. Miał być low, a trener za wysoko. Dobra, dobrze, jest git, jest perfekcja. Teraz pogadamy sobie chwilę o filmie Wartęgi dotyczącym Konopskiego i nawet dodam coś ciekawego od siebie. Film pojawił się wcześniej niż w ogóle był zapowiadany. Czy w ciągu 7 dni pojawi się materiał, o może tak? Pierwsza afera budowlana. Ja muszę domknąć ten temat. Pokrótce Konopski zarzucił Sylwestrowi, że ten założył sobie research team, który miał mu pomagać w tworzeniu materiałów. Płacę ludziom, żeby ogarniali mi research, pisali scenariusze itp. Co nie wiem, on z tego robi jakąś szyderę, a dosłownie sam to zrobił kilka dni po mnie. Ja moje odcinki opracowuję sam. Nie potrzebuję żadnego research teamu. Jednak mógłbym tutaj uznać, że może byłeś po prostu niedoinformowany, ktoś ci podał błędne informacje. Jeden chłopak na moim Discordzie prowadzi stage, gdzie zaprasza różnych twórców na rozmowy. Faktycznie ten chłopak zebrał sobie kilka osób, którzy pomagają układać mu pytania, czy to do poszukiwacza, czy to do Revo. I to żałosne, ale Konopski w tym moim research teamie, służącym do wymyślania pytań do Revo, umieścił, uwaga, swojego szpiega. Git, git, kreciku. Leć na rozmowę. Wartęga na początku stwierdził, że Konopski mógł być niedoinformowany, a potem powiedział, że to było niemożliwe, dlatego że miał w środku kreta. Ja uważam, że nawet ten kret mógł mu coś źle przekazać. Ale spójrzcie sami, w ogłoszeniu, w którym społeczności było w ogóle zapowiadane, że coś takiego jak research team powstaje, było dokładnie opisane, czym osoby z tą rangą będą się zajmować. Osoby pełniące te funkcje będą pomagać w organizacji stage poprzez zbieranie informacji, które przydadzą się podczas organizowania debat na naszym Discordzie. Do pożądanych działań zalicza się m.in. przekazywanie potwierdzonych informacji na temat określonych zagadnień, pomoc stage moderatorom w tworzeniu ciekawych pytań na debatę dotyczących omawianego tematu, posiadanie wiedzy w konkretnym zakresie, może to być zarówno ekonomia, jak i zaznajomienie z polskim internetem, show biznesem. Oczywiście w słowach między innymi nie kryje się robienie na nikogo teczek, tylko po prostu inne ciekawe pomysły mogące pozytywnie wpłynąć na organizowane debaty. Myślę, że zdanie osoby pełniące te funkcje będą pomagały w organizowaniu stage mówi wiele. Po pierwsze, pan Kret też to przeczytał i nie wiem, czego tam szukał, a po drugie, Konopski, nawet gdyby ktoś go źle poinformował, mógł sam wejść na ten kanał i przeczytać, czym ten research team się zajmuje. Co prawda po czasie jedna osoba z administracji wpadła na pomysł, żeby przekazać research, który udało się research teamowi zrobić w jednym temacie Wartęce, na zasadzie może mu się spodoba, no ale to był głupi pomysł. Cały research team został o tym poinformowany, no ale to się nigdy nie wydarzyło i Wartęga, lekko mówiąc, ten pomysł skrytykował. Jeżeli takie oskarżenie się w stronę Wartęgi pojawi, no to raczej odpowie skutecznie, bo widziałem, że co nieco nagrywał. Tutaj pojawiło się nieporozumienie, ten kret prawdopodobnie powiedział Konopskiemu, że research team zbiera info dla Wartęgi, no ze względu na to, co się pojawiło na kanale, a Wartęga powie, że on nigdy o nic takiego nie prosił, nie miał z tym nic wspólnego i nic takiego nie dostał. Całą resztę rozwiążą między sobą. Ja chciałem tylko pokazać bezsens wpuszczania kreta do teamu, który dosłownie ma w opisie napisane, że będzie zajmował się pomaganiem w organizowaniu debat. Ojej, co Wataha teraz zrobi? Pewnie ten szpieg będzie sabotował nasze działania. Nie daj Boże, każe zapytać Revo o rozmiar siusiaka, ale będzie wstyd. Kurwa, z kim ja mam do czynienia? To na dzisiaj wszystko. Kolejne materiały w każdy poniedziałek o 18:00. Cześć.